12 milionów złotych ze środków Funduszu Leśnego przekazały Lasy Państwowe na inwestycje wspólne związane z infrastrukturą drogową realizowane przez nadleśnictwa i jednostki samorządowe z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Fundusz Leśny to taki fundusz specjalny, który pochodzi z części środków, które lasy przeznaczają właśnie na zadania edukacyjne, kulturalne, właśnie inwestycyjne, zadania takie, które mają służyć lokalnym społecznościom. I właśnie dzisiaj Limanowa i Nowy Sącz partycypują w części tych środków, które przekazujemy dla lokalnych społeczności. Stosowne czeki wręczył w poniedziałek na tym oto moście w Szawie Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jesteśmy tutaj na moście, który Lasy Państwowe w ramach projektu retencji przebudowały i to myślę, że to też takie symboliczne miejsce, gdzie jak każdy most łączy dzisiaj, ta łączność jest na linii właśnie minister środowiska, Lasy Państwowe i lokalne samorządy. Co pan myśli o tego typu współpracy, dzieleniu się kosztami związanymi z remontem? No bo wiadomo, dzisiaj te inwestycje są bardzo drogie. No jest to inicjatywa bardzo słuszna i trafna. Przecież my tutaj funkcjonujemy na terenie samorządu, w związku z czym no chcemy również wnosić swój wkład w funkcjonowanie mieszkańców, w ich możliwości komunikacji. Jest to, uważam, bardzo, bardzo słuszne i ważna inicjatywa i sposób działania. Do gmin powiatu limanowskiego ze wspomnianego funduszu trafiło w sumie 2 200 000 zł. Otrzymana kwota w wysokości 800 000 zł pomoże Mszanie Dolnej w remoncie zniszczonej ulicy Leśnej. Środki na remont drogi prowadzącej przez las otrzymała również gmina Kamienica. Droga Bulandy w Szczawie jest ważna z punktu widzenia tutaj naszej gminy. Myślę, że również z punktu widzenia Lasów Państwowych, gdyż tam jest duży kompleks leśny, ale jest również drogą turystyczną, gdyż ta droga prowadzi do miejscowości Zalesie, gdzie rozbudowujemy wspólnie z powiatem i kilkoma samorządami z powiatu limanowskiego ścieżki rowerowe, infrastrukturę turystyczną. A 1 000 000 zł trafi do Jodłownika. Przed gminą nie lata wyzwanie, bo chce ona wyremontować drogę w Pogorzanach. Z tych środków, które dzisiaj otrzymujemy, jest to kwota 1 000 000 zł, za co dziękujemy serdecznie przede wszystkim panu ministrowi Edwardowi Siarce. To jest część środków finansowych wchodząca w skład całości tej inwestycji. Inwestycja tej drogi to 8 000 000 zł. Pozostałe środki mam nadzieję, że przy pomocy pana wojewody, służb pana wojewody będziemy mogli z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymać. Jesteśmy w kolejce bodajże na 30 którejś pozycji z kolei. Mam nadzieję, że jeżeli te środki połączymy, wspólną całość inwestycja będzie w przyszłym roku zrealizowana w całości. Lasy Państwowe zapraszają również wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem Sportowa Natura. O finansowanie swoich przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych mogą się również starać koła gospodyń wiejskich. Zachęcam właśnie wszystkich, którzy mają kluby sportowe, żeby składać wnioski do Lasów Państwowych. Jest uruchomiona specjalna strona. Za chwilę będziemy uruchamiali też program dla kół gospodyń wiejskich. Też będziemy zapraszali do współpracy. O czym wspomniał na briefingu prasowym w Szczawie wiceminister środowiska Edward Siarka. Józef Budacz, TV28.